Że pozdrawiamy Państwa dzisiaj, proszę Państwa, 28 lutego 2015 roku. Ja właśnie dopiero co wróciłam z Carrefourka. Kupiłam, proszę Państwa, 3x3 bułeczki, takie świeżutkie. No a tutaj, wiecie Państwo, policja mówi, żeby się nie gromadzić. Czyli, proszę Państwa, policja polska mówi, żeby się nie gromadzić, żeby się nie zrzeszać. No bo oczywiście świadkowie Jehowy, być może, na razie nie chcę tu z taką pewnością się wypowiadać, być może w lecie będą mieli kongres świadków Jehowy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli no, Legia działa, ale tam nie ma dojazdu, bo most zepsuty, no to jak dojadą świadkowie Jehowy? Jak? Także tam na Błonia idźmy, tam na Błonia. Ludzie tutaj też są tacy, chcieliby do ludzi być podobni, wracają. Proszę Państwa, każdy skądś wraca, nawet policja mówi, żeby się nie zgromadzać, żeby się nie gromadzić, no bo boją się. Wiecie Państwo, że jak się ktoś gromadzi, to może być i atak. Ja pamiętam, jak myśmy byli w Berlinie, w Olympiastadion, proszę Państwa, na kongresie Świadków Jehowy, tam gdzie obok Hitler też przemawiał, to są bardzo stare stadiony, Stadion, Olympiastadion, no to jak żeśmy wychodziły, to w ogóle się na nas rzuciły sekciarze, całe grupy sekciarzy się rzuciły, także dobrze, że świadkowie Jehowy tam nie gromadzili się i nie dyskutowali z nimi, nie odpowiadali. Nie dyskutować, nie odzywać się do sekciarzy stadnych. I tam albo tacy, albo no, w Berlinie to chyba sekciarzy nie brakuje. No tu jest Polska, katolicka Polska, a nie jesteśmy też w Anglo-Ameryce Białystok, to więc nie ma tu świadków Jehowy, to więc nie ma tu prawosławnych, ani mormonów, ani żadnych świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Nie ewangelików. Tutaj w Warszawie jest, proszę Państwa, taka hipochondria i sztuczna radość, wiecie Państwo, przez zęby, jak to się mówi, gdy zgrzytali na Szczepana zębami. No to odpowiednicy tych, którzy zgrzytali na Szczepana zębami, to wiadomo, że tych faryzeuszy to tutaj nie brakuje i całego tego tumultu, całego tego tłumu, prawda? Drogi wielkiej, szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. No to są typowe, klasyczne wersety z Ewangelii Mateusza, proszę Państwa, 7 rozdział, 13 i 14, proszę czytać, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, im bardziej krowa ryczy, tym mniej mleka daje. Tak gdzie Hanka mówiła, że po prostu po co on tak wrzeszczy, że ma tyle majątku po całym świecie, że jest aż taki bogaty, że aż taki bogacz, że wielki aż taki bogacz jest, czyli że aż dziad mówi. Ja mówię, jakaś ty inteligentna, że ty nic nie wiesz, a wszystko właściwie powiedziałaś całą prawdę, o co chodzi. No bo my mamy taką inteligentną Litkę, proszę Państwa, która przyjeżdża ponoć z Wielkopolski, do nas przyjedzie tutaj na wiosnę, proszę Państwa, a ciemna jest jak tabaka w rogu, no ale ona tak przytakuje temu Jankowi, żeby on tam nie wrzeszczał, no bo on nie przewiera w środkach, do kobiet odnosi się brutalnie. Wiecie Państwo, salcesony warszawskie tutaj, polskie, katolickie, to są wszystko Polaczki, tu nie ma ani mormonów, tu nie ma ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani no, Żydów, to jest pełno, ale no już nawet powoływał się ten Jaśko na Żyda, mówi, że jest Żydem. Ja mówię, no jakim ty Żydem jesteś? Jak ty opierniczasz tych Żydów, objeżdżasz tych Żydów, nienawidzisz tych Żydów, w ogóle byś ich wszystkich tutaj wysadził w powietrze, tych Żydów. No i potem mówisz, że Żydem. No ale on ma schizofrenię. Jemu się naprawdę we łbie kiełbie. Także tutaj, gdybyście Państwo w ogóle byli na kongresach Świadków Jehowy w roku 1985, to tutaj był kongres międzynarodowy Świadków Jehowy z 13 krajów świata. W roku 1987 był kongres rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, dwie sceny. Ja śpiewałam w chórze, proszę Państwa, z Rosjanami, z braćmi ze Związku Radzieckiego, po rosyjsku pieśni, bracia podnieceni, bo mieli to nie jako śpiewniki, te
tekst, tylko po prostu na kartkach. Pierwszy raz tu na przerwie grupki stały, proszę Państwa, Świadków Jehowy z Rosji, ze Szwecji, ale dużo braci z Rosji śpiewali tak oryginalne pieśni po swojemu, że nikt tutaj w Warszawie tych pieśni nie słyszał, nie widział, nie słyszał. Także same oryginały były, no bracia mają bardzo dużo zdjęć, ja myślę, że w ogóle telewizja coś na ten temat powinna pokazać, na temat Świadków Jehowy pierwszej klasy wierzących, którzy mają bardzo silną wiarę, którzy wierzą w Jehowę i którzy nie należą do klasy drugiej wyznawców papieża, że tutaj po Świadkach Jehowy to jeszcze i papież był. No ale niestety oni nie znają prawdy, nie czytają Biblii i nie chcą znać prawdy i są brutalni. No Janek Witek to on księdza przejmuje, no ale po prostu lepiej, żeby ten ksiądz mu dał pieniądze, a nie prosił od niego, a przecież Janek Witek i tak mu złamanego grosza nie da, chociaż mówił, że kiedyś jak chodził do kościoła, to księdzu potrafił dać 100 zł. No wtedy, kiedy miał, to dał jako rozrzutny, a teraz potrzebuje sam wsparcia i tu w Warszawie nie ma komu, żeby zapłacić 26 tysięcy, nawet wtedy, kiedy on to mieszkanie własnościowe przepisze na tę osobę, nie ma komu. Także widzicie Państwo, no Hanka z Anglo-Ameryki Białystok dzisiaj powiedziała i mówi, no jeżeli on tak wrzeszczy i mówi, że tyle ma majątku po całym świecie, to krowa, jeżeli dużo ryczy, to mało mleka daje, to czyli, że ma aż tyle bogactwa, prawda, że aż taki bogaty i aż dziad. No ale jaka inteligentna, jak ona i przez telefon i z odległości to wszystko powiedziała. Ona powiedziała, ja znam Warszawę, ja wiem, że oni tutaj wyżej strają niż dupę mają, że są apodyktyczni, autorytarni i że ten autorytaryzm w faktach i mitach warszawski zresztą też pięknie został opisany, opowiedziała. Dzisiaj 28 lutego, jutro 1 marca. Pozdrawiamy. Radio to KFM Euro Concita Extra. Radio to KFM Euro Concita Extra.